A oto kolejny odcinek Van Helsinga. Poziom 70, Chimera wysłana. Jesteśmy teraz na Wyspie Kości. Od tego miejsca sobie zaczniemy. Dostałem informację, że mam się wrócić na tej lokacji i kliknąć w dużą czaszkę. No dobra, to od tego sobie zaczniemy w takim wypadku. Poszukam, nie pamiętam. A tu jest czaszka. W tę czaszkę? Nie, jak mam się wrócić, to raczej nie w tę czaszkę. O, tu w ogóle beczkę ominąłem. No dobra, wracam się i rozglądam za czaszką. W każdym razie. Przypominam, że teraz Chimera bardzo często wraca, bo daliśmy jej 3 świeczki skracające czas trwania łowów. O, tu jest czaszka, ale to też taka nie clickable raczej. Tylko teraz pytanie, czy ja mam się wrócić? O, tu jest czaszka. No są takie czaszki, ale ja nie wiem za bardzo. Podejrzewam, że to będzie czaszka wyróżniająca się w pewien sposób, ale jakby była wyróżniająca się, no to pewnie bym ją zauważył wcześniej. Także nie. O, tu jest taka czaszka. Przebita czymś, ale nie, tam się chyba nie dojdzie. Chociaż nie, nie. No, dojdzie się, momencik. Dobra, zobaczymy, może to jest ta czaszka. Nie, no tu nic nie ma. Tu jest klatka, może o klatkę chodzi. Nie, no o klatkę chyba nie chodzi. Skrzynka tutaj była na końcu. No dobra, wrócę się jeszcze bardziej, bo ta lokacja była, no może nie bardzo duża, ale składała się jakby z takich podlokacji. Chimera pewnie zaraz wróci znowu. Jesteśmy chyba za połową do jej kolejnego poziomu, ale to jeszcze nie będzie ten poziom, który jest wymagany do wysyłania Chimery na ostateczną misję. Ciekawe, co to tam będzie. W ogóle taki dźwięk jakby był tego domowoja. Tutaj jak teraz przechodziłem, weźcie to cofnijcie sobie się, wsłuchajcie. Taki śmiech, coś takiego. Nie ma tu czegoś? Chyba nie. Przez przypadek odpaliłem sobie. Tu jest czaszka, taka duża. A, smocze kości. Dobra, co robisz? Spójrz na ten szkielet. Więc borgowie zamieszkiwały kiedyś smoki. Fascynujące. Wezmę jeden kieł na pamiątkę. O, kieł weź. Pamiątka, no jasny. Ty, hultaju, pewnie nie możesz się doczekać, aż zetrzesz go na proch. Co? Dlaczego miałbym to robić? Nie martw się, Van Helsing, potrafię dotrzymać tajemnicy, ruszamy. Dobra. Smoczy ząb dostaliśmy, z tej okazji Chimera wróciła. No dobra, Chimera najpierw. Zaraz zobaczymy, co to za smoczy ząb. W każdym razie czaszkę kliknąłem, dzięki za informację. Zobaczymy, co możemy zrobić ze smoczym zębem. Nie, to jest tutaj. Smoczy ząb, no przedmiot fabularny. Na razie nie wiemy. Przewodnik po postę... A dobra, może zaraz weźmy sobie najpierw Chimerę, wyślijmy. Znowu w teren. No są miksturki. Kolejne teraz przypominam, że zbieramy kasę, bo ostatnio wydałem prawie całą na ulepszanie pierścionka. Tak się na niego uwziąłem. Tak, jesteśmy za połową. 89, także Chimerę możemy wysłać. Ona pracuje nad 6. levelem. Nieźle jej to idzie nawet. Zróbmy takie sortowanie. No jest, smoczy ząb. To jest ostatni zdobyty przez nas przedmiot. Zbroja strażnika lochów była jeszcze. Plan generatora. Trofeum strażnika lochów. A, zbroja strażnika lochów. Trofeum strażnika lochów. Diamentowy kolczyk. Ruda orichalcum. Amulet strażnika lochów znowu. Coś z tym strażnikiem lochów pewnie będzie. To mamy od dawna, nie? Ten prototyp. Demagnetyzer, też już jakiś czas. Esencja inkaustu, też bardzo długo z tym chodzę. To jest powiązane z kątem, to jest taki wyjątkowy przedmiot. Przewodnik po postępnej krainie. Zamrożona złota rybka, to ja jej nie rozmrażałem czasami? Ona nie spełniała życzenia? I Katarina nie dostała kolczyków? Rękawice strażnika lochów, znowu patrzcie, części maszyny. Te buty zbieraliśmy kiedyś, pamiętajcie też. Zardzewiała bomba i cewka.
ale to taka inna. Tu jest prototyp transformatora, a to jest po prostu zwykła cewka elektryczna. Dobra, ty tu nic mi nie gadaj, gościu. Wracamy, bo Chimera zaraz będzie wracać, a my tu musimy przecież coś zrobić w tym odcinku. Wcześniej schodziło dużo czasu. Znaczy dobra, ta czaszka, nic tu mam więcej nie robić, tak? Wcześniej schodziło mi dużo czasu na zabawę tymi żółtymi przedmiotami, na crafting, że tak się wyrażę. Skończyłem z tymi żółtymi przedmiotami, teraz się okazuje, że będę co chwilę wracał, żeby Chimerę wysyłać na akcję. No ale trzeba. Znaczy w sumie nie trzeba, ale... No ale jestem ciekawy, co tam będzie na tym ostatnim terenie łowieckim. Okej, okay. Tutaj już stała czujność, ponieważ będziemy za chwilę mieli nieodkryte jeszcze przez nas tereny. Przywołamy sobie tutaj, klikniemy miksturkę z maną. Ciekawe, ile zostało do odblokowania. A tu tam jest skrzynka ze skarbem. Tu jest więcej takich czaszek. Dobra, będę uważniejszy. No, starałem się być uważny do tej pory, ale tam ta czaszka faktycznie taka niepozorna była. Jeżeli chodzi o klikanie w nią. To jest kolejny portal. Czyli tu już będzie końcówka, przynajmniej na razie. Może będzie kolejna podlokacja. Skrzynia ze skarbem, tu obozowisko. Dobra, tu może być coś clickable. Zobaczmy. Nie, tam nie dojdę. Kopalnie inkaustowego serca. Nie, to będzie nowa lokacja już. To będzie coś nowego. No nic tu nie widzę. No, jest wisielec. Rozbił sobie pewnie obozowisko, coś go tu zaskoczyło. Co to w ogóle za dół z kośćmi? Wchodzimy. Zobaczmy, co to jest. Co my teraz w ogóle mamy robić? Tam załatwiliśmy ostatnio tego gościa. Tutaj właściwie niedawno był. A główny cel? To muszą być opuszczone kopalnie inkaustowego serca, które obecnie są w posiadaniu odźwiernego. Wszystko nabiera sensu. Najpierw przychodzi tędy więzień numer 7, potem powraca władca wrót, a do kryjówki zaczyna wyciekać inkaust. Znajdźmy go, pobijmy i przepytajmy. Najlepiej w tej kolejności. Zadanie wykonane, Wyspa Kości. Potwory schwytane w inkauście do dalszych eksperymentów Fulmigatiego zostały uwolnione i zabiły strażników. Pokonałem najsilniejsze bestie i dowiedziałem się, że niejaki władca wrót został przebudzony. Zbadam tę sprawę. Honorarium 20 tysięcy złota i artefakt nadzwyczajny. Nie mamy expa za to. Dobra, co tu się dzieje? Platforma sobie strzela na wiwat. Dobra, mamy punkt nawigacyjny. Chimera. Kurde, tu by się ze względu na tę chimerę i te jej szybkie powroty stanowczo by się przydało, żebym to przeniósł na dysk SSD. Ale pewnie tego nie zrobię. No jest chimera. No. O, znowu świeczka, pewnie taka, którą mamy. Ale trzeba zobaczyć. Szybsze polowanie. No, już bardziej nie możemy tego skrócić. Dobra, szybsze polowanie. Tu coś dla Kotaliny fajnego. Co to w ogóle za pierścionek? Ostatnio pierścionek zmieniałem. Jest wybitny. Wybitny. No te obrażenia od ognia, jakbyśmy jeszcze zamienili na coś innego, ale już na pewno nie będę próbował. Chimera, co tam z tobą? Głodna jesteś, nie? No dobra, no to w takim razie nakarmimy cię. Czym my teraz ją karmimy? Tym. Proszę bardzo, 99, ruszaj, niedługo 6 level. Jak zdobędzie ten 6 level, to może będziemy poniżej 80, bardziej czekać, nakarmimy ją czymś innym, żeby się też innych esencji pozbywać takich zbędnych. Dobra, wracamy przecież. Trzeba coś tu robić, kopalnie inkaustowego serca. Ach, no dobrze. Będziemy testować nowy pierścionek. Okej. Co my
Tu mamy. Dzisiaj się rozglądam wyjątkowo uważnie. Znaczy, w sumie zawsze się rozglądam wyjątkowo uważnie, ale teraz jeszcze uważniej. Coś tu idzie. Co to jest? Mielarka. A oto mielarka. Odporność fizyczna, odporność na ogień, wstrząsający atak, jezioro ognia, ściana ognia, sztandar płomieni, uderzenie z niebios, ognisty podmios, oddech, uderzenie z niebios, z tym się kojarzy z pięścią niebios paladyna z Diablo. No, twarde było, ale roboty mieliśmy słabe, już teraz będą lepsze. Jedne, drugie, manę łykamy. Tu sobie podnieśliśmy, teraz mamy potężne roboty. No dobra. I co tutaj jest? Tam widzę skrzynkę. Tylko żebym się nie zsunął z kamulca. Tam na dole jest mostek. Pewnie będziemy tamtędy kiedyś szli. Ta, nawet widać trasę na mapce. Technologia Dwemerów tu jest, zobaczcie. I nie, to nie jest zapowiedź nowej serii. Jak coś wspominam o technologii Dwemerów, to zaraz mi piszecie, że oho, zapowiedź nowej serii. Nope. No nie, no. Dobra. A co my tu mamy? Behemoth Veteran? Tkaczki jakieś? Da fuck? Co się dzieje? No szybko te robociki padają. Ale to nic. Już przywołujemy kolejne. Mamy dwa ornitoptery, teraz trzy. Miksturę z maną łyknąłem sobie. O, miksturę z życiem też sobie łyknę. No, musimy ten atut w końcu odblokować, to od razu wezmę dwa atuty, tak? Bo mamy w tej chwili dwa punkciki, tak? Jeżeli dobrze tam to wszystko było napisane na tej liście, którą wam kiedyś dawałem, to jak odblokuję ten atut związany z odpornością na trutkę i go wezmę, to od razu się odblokuje kolejny atut. Mamy dziewiątkę ćwiartomatów potężnych. Teraz go matone, ale bardzo dużo wśród wrogów jest ciągle tych mechanoidów. Ja myślałem, że to będzie z jeden rozdział im poświęcony, później się okazało, był drugi. Tam przez chwilę były dariady, kilka wrikolaków się znowu pojawiło i znowu roboty. Oho, co to? Uważaj, jestem chory na rdzawą plagę. Czy przysłał cię zamaskowany człowiek? Nie, ale chcę go znaleźć. Dokąd poszedł? Nie był zbyt rozmowny. Zabrał naszą ostatnią skrzynię rdzy i ruszył w kierunku zapomnianej inkaustowej bramy. Prowadzi ona do placu władcy wrót. A czym jest ta rdzawa plaga? Rdza to rzadka materia snów, którą można znaleźć tylko tutaj. Wzmacniał na właściwość inkaustu, ale w rafinerii doszło do wypadku i wszyscy zaraziliśmy się rdzawą plagą. Czy to śmiertelna choroba? Alchemik mógłby przygotować napój, który ją wyleczy, ale nie ma tu nikogo poza mną i mechanicznymi bestiami. Pozostali umarli lub uciekli. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, będziemy pewnie musieli mu pomóc. Pewnie zaraz wróci Chimera, porozmawiamy z kimś w mieście, kto może będzie wiedział, o co chodzi. Teraz fajnie, żeby Chimera wróciła, póki jesteśmy blisko niego. No ale dobra. Dobra, zwabieni. Jest wzmocnienie. Aha, o, właśnie. Na Chimerę można liczyć. Dobra, dobra. Mógłby przestać krzyczeć. W opcjach dźwiękowych powinna być specjalna opcja do zmniejszenia poziomu głośności komunikatu o Chimerze powracającej. Ach. Dobra, zobaczymy, czy ktoś tutaj jest, kto może mu pomóc. Alchemik pewnie nasz, no bo kto? Alchemik? Chodźmy do alchemika. Tylko może najpierw wyślijmy Chimerę, niech ona już wraca pomału. Niech ona sobie wraca. Pyk. Nie ma świeczki tym razem. Chimera 89. Jest wszystko w porządku. Od razu niech idzie. Żadnego wykrzyknika nie ma na mapie, więc no nie wiem, wydaje mi się, że alchemik, co? Chyba, że coś tam w terenie musimy znaleźć. Kto to w ogóle jest? Kapitan straży. On raczej nic nie wie. W czym mogę pomóc? Wiesz, jak wyleczyć rdzawą plagę? Nie mów, że znasz kogoś, kto cierpi na tę magiczną chorobę. Można się nią zarazić jedynie w inkauście. Owszem, mogę sporządzić lekarstwo, ale... Ale...
Ale co? Lekarstwo może zamienić chorego w żywego trupa, który rozprzestrzeni chorobę. Z przykrością muszę doradzić zabicie chorego, ale przynieś mi jego serce, może przydać się do badań. Odwdzięczę się. No i co teraz? No zaryzykuję, daj mi lekarstwo chyba, nie? I'll take the chances. Give me the cure. No raczej. Mamy lekarstwo tutaj gdzieś. Rust Blight Cure. Przedmiot fabularny. No dobra, idziemy mu zanieść. Pewnie się zmieni w tego trupa i przyniesiemy serce. Bo co? Chyba, że się wyleczy. Ważne, żeby odblokowywać ukryte materiały. Znaczy nie, żeby to było super ważne, ale ładnie wygląda w podsumowaniu. Uwaga. A, przyszedłeś mnie zabić. Dlaczego tak mówisz? Rdzawa plaga pozwala ujrzeć przebłyski prawdy. W takim razie twoja choroba to nic poważnego, ponieważ przyniosłem ci lekarstwo. Wiesz co, weź się, przyjacielu, i nie mów ani słowa więcej. Tutaj ta platforma fajnie wygląda, tak rozgląda się tymi działkami. Zadanie wykonane. I co, nie zmienił się? Ale nie odblokowało nam materiałów. To może jednak nie było pod materiały, albo coś źle zrobiłem. Albo dobrze zrobiłem, bo mamy tu expa dużo. Na szczęście udało mi się znaleźć alchemika, który zapalił się na myśl o możliwości wyleczenia tak rzadkiej choroby. 10 tysięcy punktów doświadczenia, 10 tysięcy złota, artefakt nadzwyczajny. Nic nie odblokowałem. Może nic tu nie było do odblokowania. Dobra. Jest miksturka many łyknięta, idziemy dalej. Zanim wróci Chimera. Trzeba tutaj kombinować. Ja wzmocnię roboty, bo nie są wzmocnione furią jeszcze. No tam coś poważnego się dzieje. Katarina, weź no tutaj coś. Coś tutaj poważniejsi przeciwnicy widzę są. Okej. Dobra, przywołajmy tego więcej. Aha, no przecież platformę mogę u tego wzmacniać. Zapomniałem, że mamy to zmniejszenie cooldowna przecież. Okej, są ornitoptery nasze dzielne. Wzmocniłem. Przecież trzeba w platformie resetować cooldowny ostro tutaj. W miarę możliwości oczywiście. No, przywołajmy tego więcej. O, mogę łyknąć miksturkę zdrowia. Tam niewiele mi tego zdrowia spadło, ale trzeba łykać te miksturki masowo. Poradziliśmy sobie z nimi. Oho, dużo beczek, drzwi, będziemy podchodzić do drzwi. Może odblokujemy ukrytą zawartość. Dobra. Na razie bez wzmocnienia. Mana łyknięta. Wzmocnienie takie zrobimy. I klepiemy. Esencja pochłaniania. Znowu mogę łyknąć miksturę, to łyknę. Aha, no okej. Okay. Zresetowane. Przywołajmy tu. Twarde te istoty bardzo. No ale to behemoty, one zawsze były w tej grze twarde. Znowu mogę wzmocnić, pójdzie trochę szybciej. Może jeszcze bardziej popracuję nad tym wzmocnieniem. Wyłączę ten bonus do leczenia, dam do większych obrażeń. Tam będzie można 3 punkciki naładować i będzie super. Coś muszę o tym pomyśleć. Coś w ten desen. Aha, no Chimera przyszła, dobra, idziemy do niej. Zaraz poziom zdobędę. Czego jeszcze nie można powiedzieć o Chimerze? W ogóle Katarina mogłaby sprzedać sprzęt, bo już ma chyba cały swój plecak zapełniony. No i obserwujemy, jak tam kasa. No, szybko idzie kasa. Będzie dobrze, nawet się nie obejrzymy, jak będziemy znowu mieli milion pewnie. Chimera tutaj ostro zbiera przedmioty na sprzedaż przecież. Miksturki żadnej nowej nie ma. 79, zbliżamy się do poziomu. Myślicie, że w tym odcinku będzie poziom? Przy takim speedzie z tego expa pewnie będzie. Dobra, karmimy chimerkę.
Niech idzie na łowy. Chodźmy może do kupca. Trzeba oporządzić tę naszą Katarinę. Tak, sprzedawaj to wszystko. Obserwujcie kasę. 377 tysięcy. Coś my tu fajnego mamy. To nie jest fajne, to nie jest fajne. To nie, to nie, to nie. Pasek, nope. To nie. Pierścionek sprawdzaliśmy na szybko, tak? To nie, to nie. Katarina, nope. No i prawie 400 tysięcy już jest. Nie wydajemy kasy. Tam, też tam 450 tysięcy było. Dobra, wracamy. No, w dzisiejszym odcinku w sumie ta Chimera mogłaby ten level zdobyć. I pewnie ilość zdobywanego przez nią expa do kolejnego poziomu znowu jeszcze bardziej spadnie. Ten ostatni poziom, na który tak czekamy, to będzie szedł pewnie jak krew z nosa. Dziwne drzwi. Idziemy tam od razu. Wiecie, co tu jest? Dobra, załatwmy może tych. Jeszcze się tutaj rozejrzę. Mamy level przed wejściem, przed przejściem przez ukryte drzwi. O, tutaj taka wycinka była, widzę. No dobra, to nie powinna być wielka lokacja, to po prostu będzie pewnie taki domek. Wchodzimy. Aha, dobra. Idź sobie, nie powinno cię tu być. Wynoś się, łobuzie. O, elf domowy. Opiekują się one domostwami zupełnie jak domowoje. Dysponują jednak potężną mocą magiczną. Jesteś potężnym czarodziejem i mimo tego zamiatasz podłogę? Jakie to żałosne. I co z tego? Tym właśnie się zajmujemy, to tradycja. A teraz spływaj, zanim zamienię cię w coś strasznego. Jesteś paskudny i zgorzkniały. Wiesz co? Sam spływaj. I co? Nic? O kurde. No, znalazłem ukryte materiały, ale co ja zrobiłem? Coś zostawił? Ej, no nie wiem teraz. Nie dostaliśmy nic chyba. No, bomba była. Ten ząb jest, nie wiem. Nie wiem, ale się odblokowały materiały. Nie możemy tutaj wejść w każdym razie. Zobaczmy sobie poziom. Atuty nie, umiejętności tak. Jeżeli chodzi o umiejętności, mamy tę siódemkę. A skoro mamy siódemkę, to możemy sobie... No to by mogło być. Wziąć. To nie. Tu jeszcze coś braliśmy. Aha, obrażenia. No, obrażenia jak najbardziej. Pasywka. A tutaj co braliśmy? Ha, wydłuża czas trwania. To może to. To może to, a następnym razem sobie weźmiemy tutaj punkcik i jeszcze tutaj punkcik. Okej. Tu jest w porządku wszystko. Dobra. Pewnie zaraz Chimera wróci, a tej kroczku nawet nie zdążyłem za bardzo zrobić. Rozglądamy się dalej. Mamy kolejną skrzynkę do wzięcia. Dobra, wzmocnienie dla robotów. O, Chimera. Wiemy. W tym odcinku stanowczo robimy level dla Chimery. Wracamy się. Kurczę, przez tę Chimerę. Wiecie, teoretycznie to ja bym mógł nawet poza nagrywaniem chyba. Ale nie, no chyba tak nie będę robił. Wiecie, siedzieć w mieście, wysyłać tę Chimerę, czekać aż wróci, wysyłać znowu, czekać aż wróci. Także początek kolejnego odcinka to byłby już level Chimery wymagany do tych ostatnich łowów, nie? No ale nie, no chyba nie będę tak kombinował. Czyż
żadne kombinowanie, żaden exploit to nie jest, nic takiego. Po prostu bym jakby nie zabierał wam czasu, no ale nie wiem, czy byście tak chcieli. No, niedługo będzie ten 6 level, ruszaj na łowy. No, tak to ładnie wygląda, tak? Ale dużo grafik w ogóle porobili tych wszystkich przedmiotów, nie? Wiele typów przedmiotów, jeżeli chodzi o grafikę, to w ogóle pomijamy tak jakby... No bo wiecie, to jest pewnie uzależnione od poziomu przedmiotu, czyli od poziomu naszej postaci. I wiele przedmiotów w ogóle nie zakładam. Pewnie nawet niektóre przedmioty w ogóle nie przewiną nam się przed oczyma. Tak jakby zostaną pominięte, określone grafiki zarezerwowane dla pewnych poziomów postaci. Nie wiem, czy nie za dużo tego porobili, znaczy nie, żeby to było złe oczywiście. No, ale troszkę przesadzili pewnie. No, zawsze takie urozmaicenie. Nie ma co na to narzekać w sumie. I... No, za dużo furii na tych behemotach to nie wpada. Tak jakby to było za zabitą istotę, a nie za rodzaj istoty. Czyli zabijamy silną istotę, to niekoniecznie dostajemy dużo furii, nie? Dobra, łyknijmy sobie mony. Pas skrzydeł anioła poleciał. Też czegoś takiego nie kojarzę z nazwy, pewnie nowa grafika. Chociaż nie, coś takiego było już, dobra. Co my tu mamy? No to takie technologie dwemerów ciągle. Tylko domostwa się nie zgadzają. Okay. Technologia dwemerów. Ulepszenie dla platformy. Muszę częściej dawać to ulepszenie dla platformy, bo tak trochę to olewam. Czekam na wielkie zagrożenie, żeby wtedy platformę ulepszać. Dobra, będę się ładował może bardziej w tych wrogów. Może mi czasem zdrowie zabiorą, to kliknę dodatkowo miksturkę ze zdrowiem. Beczka. I znowu roboty. Ja wzmocniłem platformę. Wzmocnię roboty. No trafi mnie tu coś? Czy nie, żebym bardzo chciał? No dobra, mogę łyknąć miksturkę troszkę. Znaczy, w sumie to bardzo chciałem, ale chodziło mi o to, że nie chciałbym mocno oberwać. Dobra, tutaj przywołamy. Mana kliknięta. Wzmocnienie dla platformy. No ale wytrzymałe te istoty stanowczo. A, w ogóle, a nie, Katarina nie ma levelu. Czy wiecie, no są roboty faktycznie, a mamy teraz bardzo duże obrażenia od tego kwasu, od trucizny. Niby Katarina nakłada podatność na to, ale... Jednak roboty mogą być odporne, no i behemoty jeszcze. Behemoty na pewno są na wszystko odporne. No, przywołajmy, wzmocnijmy platformę. Teraz mogę. No i wciąż przypominam, że jednak istoty mają to zwiększone zdrowie, bo w tej kolekcji trofeów tam wybrałem takie trofeum. Dobra, chwileczkę, bo tu jest takie długie coś na mapce. Nie wiem, gdzie tu teraz iść. Jeszcze Chimera wróci. Aha, tu jest ślepy zaułek, no to wiem, gdzie iść. Dobra, chodźmy do Chimery od razu. Ile tam jeszcze brakuje do tego poziomu? Już chyba niewiele. Ale w ogóle nie odnosi ran, to jest aż dziwne, nie? Bo teraz chodzi na te misje, które... mają poziom trudności równe jej poziomowi i tam niby zgodnie z opisem jest 20% szansy na to, że odniesie rany. Czyli średnio raz na 5 misji
powinna odnosić ranę, a ona tak często wraca, bo w ogóle tych ran nie odnosi, nie? Czy nie, żebym też narzekał, ale to nie wiem, czy coś zbagowane, czy przez to, że tak ją karmię, to może ta szansa się jednak zmniejsza w jakiś sposób? No niewiele do tego poziomu. Jeszcze z 3 misje może, co? Ruszaj na łowy. Może przez to, że tak karmię. Czyli teraz tym długim takim mostem będziemy szli. Wygląda tajemniczo. Może to też jest taki most Dwemerów. W Morrowindzie były takie dwemerowe mosty fajne, nie? Pamiętam, że na jednym moście była zasadzka. Tam ktoś stał, pilnował kiedyś. A tu jeszcze może... Aha, to tędy przeszliśmy, dobra. Okej, przywołujemy. Używam many. No, stanowczo to też most. No most w sumie to jest. Zardzewiały most. Okej, trzymajmy się lewej strony. O! Coś tu przyszło. O, odblokowano osiągnięcie. O kurde. Ale to raczej... No, no zaraz zobaczymy. Znaczy, nie atut, tylko osiągnięcie. Ej, bo tu mnie klepią. Już jest wszystko pod kontrolą. A to taki potężniejszy wróg tutaj się pojawił. Spokojnie. Spokojnie. Jak to szybko to mi zabija te roboty? Dobra, mogę przynajmniej miksturki sobie użyć. Weźmy sobie, przywołajmy to, dajmy wzmocnienie tym razem. Ale to prawie w ogóle inne wrażenie nie zadajemy. Co to ma? Elektryczny kradzież furii, pierścień błyskawic. Na fuk? Może przez tego behemota tam ich wzmacnia w jakiś sposób. Dobra, sklepmy go. Gdzie jest w ogóle moja platforma? Bo nie mogę jej tych opóźnień zmniejszyć, jeżeli jej nie ma przy mnie. A nie chcę się tam ładować na te behemoty. No masakra tutaj jest. Się przydało jeszcze bardziej te cooldowny zmniejszać. Ta, tutaj taka obszarówka potężna jest i to po prostu mi niszczy te moje robotki. Ale szybko mogę przywoływać. No, teleport. Gdzie jest moja platforma? Ja się pytam. Małdź. Skorzystam sobie z many. No, pokonany niby ten główny chyba. Nie wiem, ta platforma chyba utknęła, tam ją ci inni przyblokowali. No stanowczo trzeba by coś zrobić z tymi z obrażeniami. A mi się zdawało, że tak mocno podnieśliśmy te obrażenia. Gra się w miarę bezpiecznie, ale... No jestem platforma. Dobra, tych to już załatwimy bez problemu. Raczej. Okej, no teraz dopiero platforma tu przeszła. Your Chimera has returned from a successful hunt. Return to the lair to receive the spoils of the hunt. Okej. Dobra, chodźmy do Chimery. Poradziliśmy sobie z potężną grupką wrogów. No jeszcze mniejszy jednak cooldown na ornitoptery by się przydał. Tam zrezygnowałem z tego cooldownu w aurach. No ale dobra, jest wszystko w porządku. Chimera.
A właśnie, nie. Nie jest w sumie w porządku, bo chyba... Dobra, to zaraz. Właśnie coś sobie uświadomiłem. Jest świeca. A też mi coś tam pisaliście właśnie. Momencik. Bo ja chyba tej aury jeszcze nie wymaksowałem. Jak to tu było? Gdzie to było? A no właśnie, tu jeszcze przecież musimy dać punkcik. Ktoś tam mi pisał też. Tak, jak teraz zdobędziemy poziom, to tutaj na pewno jeden z punkcików musi pójść. Dwa razy większa szansa będzie na natychmiastowe uleczenie. Z 5% się zrobi w sumie 10%. No to jest istotne. 89. No jeszcze idziesz na łowy. Kolekcja świeczek. Jak kiedyś prądu zabraknie w kryjówce, to porozstawiamy świeczki i będą mieli oświetlenie. Aha, jeszcze w sumie... Czekajcie, nie mamy tutaj... A nie, mamy ten pierś, a mniejsza z tym. Nie, coś mi się tam pomyliło. Szkoda, że lód nie zależy od poziomu chimery, taki wiecie. A może zależy? Wiecie, zdobędzie ten level, fajnie, żeby jakaś różnica była. To po prostu będziemy tylko pracować nad kolejnym levelem i to wolniej. Dobra, stanowczo technologia dwemerów. Piece, kuźnie takie. Wszystko działa jeszcze. Mana łyknięta. Coś tu pewnie będzie. O, skrzyneczka. Jak tam złoto? No już mamy 500 000 ponad. Zobaczcie, jak to szybko idzie na tym etapie. No ale ceny też są zawrotne na tym etapie. Te 2 000 000, co miałem, to straciłem praktycznie na jeden przedmiot. Tu będzie przejście, a tam też jest przejście. No i teraz... Gdzie my tu mamy iść? Dobra, chodźmy tu po schodkach. Mechanus ma granaty. Coś tam było napisane, granat. Wzmacniam platformę. Dobra, ulepszone, lekko. Okej. Może tu gdzieś się czai domowoj ze skarbem, bo są domki. No, tu mamy grupkę. O, utnąłem miksturkę ze zdrowiem. Ojej, wzmocnienie dla platformy, dla... Jakie to znowu duże tu coś idzie. I moje roboty, zobaczcie, jak szybko padają. Nie ma żartu. Dobra, ornitoptery troszeczkę na tyłach tutaj przyzwiemy. Tutaj ci. Wyknąłem sobie manę. Wzmocnienie zapodamy. Dobra, ornitoptery fajnie strzelają. Ja wcześniej też błąd robiłem, czasami za blisko te ornitoptery stawiałem. Jednak trzeba to umiejętniej robić. O, i teraz ostrzały, fajnie, no właśnie. Ale to jeszcze nie wszystko. Okej. Dobra, Katarina, weź się wróć po przedmiot. Musimy się tutaj rozejrzeć. Mana kliknięta. A, tam była skrzyneczka. Coś tutaj schowane? Nic tu nie widzę. Dobra.
Nic tu nie widzę. Jak coś widzicie, to mówcie, nie? Póki mamy lokacje odblokowane i mogę się wracać, no to mogę sprawdzać różne podejrzane rzeczy. Platformę też ulepszyłem. Okej. Są skrzyneczki. Krwawe znamie upiorów poleciało. O! Błyszczące kamienie. Ukryte materiały znalazłem. Dobra. Macanie się opłaca. Znajdź bramę prowadzącą do władcy tego królestwa. Mhm. Aha, to tutaj widać jest pewnie brama, bo są strzałeczki. Chodźmy do Chimery. Czyli kolejna ukryta zawartość odblokowana. Dostaliśmy esencję. Ciekawe, czy jakieś fajne. Chimerę możemy nakarmić. Ostatnia kwintesencja dla Chimery. Może wystarczy, żeby poziom wpadł. Kwintesencja. Tak jest. Jeszcze trochę i sobie zostawimy tylko te esencje, tak, znaczy no może nie jeszcze trochę, ale będę dążył do tego, żeby zostawić te esencje takie świecące tylko, bo tak ładnie wyglądają. Wracamy do kopalni. Czyli tutaj coś było. Były dwie skrzyneczki. Opłaciło się tu przyjść. Nawet jakby się nie opłaciło, i tak byśmy przyszli, nie? Dobra. Manę trzeba łykać. Atut się żaden nie odblokował, nie? Tam wpadło osiągnięcie, ale nie atut. Kurde, ciekawe, ile jeszcze tych mikstur mam kliknąć. Że ja tego nie mogę sprawdzić. Jakoś. Żebym był pewien, że to w ogóle działa. Żeby się nie okazało, że to na przykład mana się nie liczy, tylko trzeba te miksturki z życiem klikać, nie? To by było straszne, bo ja z tego bardzo rzadko korzystam. Teraz mogę manę włączyć. Kryształowy bastion. Dobra. A, tam coś jest, beczka. Kryształowy bastion. Dobra, wchodzimy. Mam nadzieję, że tej lokacji mi nie zablokują. W sumie mamy do niej punkt nawigacyjny, więc raczej nie. Więc jeżeli coś ciekawego tutaj zauważyliście jeszcze, to piszcie. To będę sprawdzał. Jesteśmy na miejscu. To miejsce wydaje się być stare i czyste. Fulmigatiemu nie udało się skazić go nauką. Czyli władca wrót musi być starożytną istotą. Istotą przebudzoną z przedwiecznego snu przez więźnia numer 7. Brzmi obiecująco, ruszajmy. Zadanie wykonane. Kopalnie inkaustowego serca. Kopalnie inkaustowego serca, w których wydobywano rzadki minerał zwany rdzą, są opuszczone ze względu na dziwną zarazę. Dowiedziałem się, że więzień numer 7 zabrał część tego materiału i ruszył na poszukiwanie pana tego królestwa, władcy wrót. 20 tysięcy punktów doświadczenia, 25 tysięcy złota, kasa się zwraca. I artefakt nadzwyczajny, prawie level... Prawie level. Oho, nowa sceneria. To jest punkt nawigacyjny czy powrót? Czekajcie. Punkt nawigacyjny, dobrze. Nie wiem, czy tu trzeba klikać w punkty nawigacyjne, żeby je zaznaczać, ale chyba tak, coś takiego było, nie? Jak w Diablo. Dobra. Nie ma robotów póki co. Może to będziemy szybciej niszczyć. Ta, to szybciej pada tutaj stanowczo. Stanowczo. To dobrze. Następny poziom. Może ja go sobie wezmę od razu. Gdzie on tu idzie? Czyli tak, te aury, żebym nie zapomniał. To wymaksowane.
Teraz chciałbym jeszcze wziąć, no tutaj chyba damy te obrażenia, zwiększymy i czekamy na punkcik, to już tutaj będzie dziewiątka z następnym poziomem. Pula życia to nie, redukcja obrażeń nieważne, ona jest taka żywotna, że to... Okej. 5217 zdrowia. Dużo. Co ty tam fruwa sobie? Nie wiem, ale wzmacniam platformę. No to wszystko zawieszone w inkauście ciągle tutaj jest. Pokonaj władcę tego królestwa. Pewnie coś groźnego będzie. O, oznaczenie. Co to za oznaczenie? Zobaczmy. Coś wybuchnie? Nie. Jak zabiliśmy istotę, która to zapodała, to może przestało działać. Albo osłabiało w jakiś sposób Katalinię. Możemy dać poziom. Chyba dam jej jeszcze te aury. Znaczy punkcik do aury. I będziemy starać się utrzymywać te wysokie obrażenia od trucizny. Jak będzie taka możliwość co do sprzętu, nie? No, zwłaszcza, że jeszcze to spowalnianie tu jest w niewielkim stopniu niby, ale... Chociaż ja wiem, no to już tej szały nie ma niby w tej aurze. Dam jeszcze punkcik. 3. Rośnie o 3%, to 2, może nawet to wymaksuje. Podatność będzie tu już 20%. Dobra. Chimera. Zdobyła level? Chyba nie, bo by była informacja, że zdobyła level, co? Czy jak to było? No jeszcze trochę brakuje. Już teraz na pewno zdobędzie. O, ruszaj nołowy. Co, chyba odcinek będziemy kończyć. Jeszcze się ogarnę. Ta chimera wróci pewnie przez ten czas. Czyli tak, sprzedajemy to wszystko. Co my tu mamy? Dla Kataliny... O, dla Kataliny nowy przedmiot. Ekstra. To możemy sprzedać. To słabe. Tu duża ochrona, ale to nie. Dla Kataliny. Punkty życia. Ochrona może być. Dużo więcej punktów życia niż ochrony. Nie było kinezy. Znaczy kineza. No, kineza i daje te uniki. Też to nie jest złe, ale ofensywnie na nią nie działa. Bo walczy z bliska. I piesy. Nope. 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 Rękawiczki, co to za amulet? Słaby. No, tu w sumie można by Katalinie dać. Odporność na żywioły i na zatrucie, chociaż ja wiem, nie. Tutaj? Nie, też nie. No dobra. Dobra, to jeszcze raz czekamy na Chimerę. Jeszcze coś tam zdążę pewnie załatwić w terenie. No bo ona teraz zdobędzie poziom, to sobie tak fajnie zakończymy odcinek z nowym poziomem Chimery, dobra? Idziemy. O! Duże istoty, wzmacniam platformę. Są golemy. No nie są takie problematyczne jak te poprzednie istoty, z którymi walczyliśmy. Ta, no te giną tutaj szybko, jak na swój rozmiar. Dobra, ulepszone.
Wszystko działa. Gdzie idziemy? W prawo, w lewo? Ten most jest taki tajemniczy, to jest może główna droga. To sobie mostem pójdziemy kiedy indziej. Chodźmy najpierw w prawo. Dobra, platforma ulepszona. Dajmy więcej robotów. Ornitoptery są trzy, chyba ulepszone. No, niezłe te istoty tu już chodzą. No, może tutaj coś schowali? No, teraz na pewno mam ulepszone. Jeszcze raz łyknę manę. Tutaj drogi nie ma. Most jest przerwany. Roztrzaskany wręcz bym powiedział, bo to takie kryształowe obiekty. Okej, ulepszone. Platforma ulepszona. Stwórzmy więcej ćwiartomatów. Mamy 7. Dobra, mamy chimerę. Wracamy, będziemy kończyć odcinek z chimerą na poziomie tam 6, tak? Jeszcze tylko zajrzę, czy tutaj na pewno się nic nowego nie pojawiło. Nic się nie pojawia, ciekawe. Czy w ogóle zakończyliśmy motyw z tym contentem? Czy to później jeszcze coś będzie? No niby jeszcze 3 relikty do znalezienia. Aha, więcej świec. No jest, 6 level. I mamy 6 level. To wysyłamy ją teraz bez tego. Bez jedzenia. Zobaczymy, ona i tak teraz ma dużą szansę na powodzenie. Bardziej zgłodnieje, to damy jej jakąś taką lepszą esencję. Musimy się tych lepszych też pozbywać, ale nie świecących. Nie wiem, co z tymi świeczkami. Chyba je sprzedam w końcu. Amulet słaby. No dobra, to myślę, że tutaj możemy śmiało zakończyć odcineczek. Możemy zajrzeć do kupca. Co to? O, wartości uników, synergia z maszynami, słabe. Kasa, prawie 700 tysięcy, także nieźle się to wszystko zwraca. Trzymajcie się, na razie.